Jeden i jesteśmy. Piątek, piąteczek, piątunio, chciałoby się powiedzieć, godzina 21 wybiła, czyli czas na nasz live chat. A dzisiaj naszym wyjątkowym gościem jest Patryk Chojnowski. Witam cię bardzo serdecznie. Witam wszystkich. Patryk Chojnowski, zawodnik, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Najlepszy Polak w tym sezonie w Lotto Superlidze. Mistrz paraolimpijski, mistrz indywidualny, mistrz Polski, teraz wicemistrz Polski i tych tytułów jeszcze mnóstwo można by było wymieniać. Na pewno zawodnik, którego każdy menedżer by chciał w swoim zespole w Lotto Superlidze. Ja tylko przypomnę, że partnerem tego live chatu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto i to są nasze miliony sposobów na nudę. Patryk, zawsze ten czat zaczynam od tego, jak twoje zdrowie, jak przeżywasz ten czas pandemii i koronawirusa? Na początku, pewnie tak jak wszyscy, była delikatna panika. Także dostosowałem się tutaj do reguł narzuconych przez rząd, ale z upływem czasu jakby sam to sobie poluzowywałem, było więcej wyjść, takiego powrotu do no, normalności. A teraz już zupełnie tutaj funkcjonuje normalnie. Są jakieś sporadyczne treningi, tenisa, jakaś siłownia, wyjścia na spacer. Więc już teraz to wszystko funkcjonuje w miarę fajnie. Na pewno bym chciał, żeby podczas tego czatu, żebyśmy sobie podsumowali ten sezon już zakończony. 20 meczów w rundzie zasadniczej udało się rozegrać, udało się rozegrać Mistrzostwa Polski. Na pewno zapytamy Patryka o to, co przed nim w nadchodzącym sezonie. I jak zwykle staropolskim zwyczajem możecie zadawać pytania w komentarzach. Patryk oczywiście na nie wszystkie odpowie, a jeśli nie, no to już Patrykowi wspominam, że jest coś takiego jak pomidor, czyli jeżeli pytanie będzie trudne, to możesz wykorzystać pomidora. Na razie pozdrowienia od Kazimierza Marszałka, od Ryszarda Jadama. Cały czas przypominam, że pytania pod tym live chatem, pod tą transmisją śmiało możecie zadawać. Zadam pierwsze pytanie. Patryk, jak byś ocenił ten sezon w wykonaniu najpierw AZS-u AWF IS Baltak Gdańsk, czyli drużynowo? Że wykonaliśmy plan, jaki sobie założyliśmy przed sezonem, czyli to było utrzymanie w Superlidze. Finalnie utrzymaliśmy się, więc wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni. I tutaj nikt do nikogo nie ma żadnych zarzutów, wszystkiego robota została wykonana tak jak należy. Bartosz Such dopytuje od razu, jak wyglądała atmosfera w tym sezonie. Nie, atmosfera była naprawdę fajna, no jedna z fajniejszych w mojej karierze. Z Bartkiem na co dzień obcujemy, więc dobrze się dogadywaliśmy i no zdecydowanie atmosfera była na plus. Ten sezon drużynowy, tak jak powiedziałeś, zadaniem było utrzymać się spokojnie udało. Indywidualnie, najlepszy zawodnik Lotto Superligi w rankingu indywidualnym, to nie jest tajemnica, że ty ten zespół akademików ciągnąłeś, ale też i srebrny medal indywidualnych mistrzostw Polski. Jak byś ocenił ten występ? Zdecydowanie udany, tak? Ostatni, ten i poprzedni sezon to są moje chyba dwa najlepsze sezony w karierze. W tym roku udało się zdobyć tytuł wicemistrza ponownie. Niewiele zabrakło, by obronić tytuł mistrza Polski. A w Superlidze początki były ciężkie. Pamiętam, że tam było parę potknięć, parę porażek, ale z im dalej w sezon to rozkręcałem się z meczu na mecz i było tam parę podwójnych zwycięstw w meczach, więc jak najbardziej sezon ligowy też zaliczam do bardzo udanych. Darek Szefer pyta, jakie plany do Tokio?
Czyli wchodzimy już w tę sferę Twoich przygotowań do igrzysk w Tokio w przyszłym roku. Jeszcze oczywiście nie rozpocząłem żadnych przygotowań, to jeszcze jest trochę czasu. Teraz w tym ciężkim okresie próbuję podtrzymać jakąkolwiek formę, gdzie tylko mogę, i związaną z tenisem stołowym, i taką ogólnorozwojową. Więc na razie tutaj absolutnie nie ma żadnych jakichś tam ukierunkowanych przygotowań pod Tokio, tylko jest takie podtrzymanie tej formy do przyszłego sezonu, nawet do przygotowań przed sezonem. Ten sezon oczywiście drużynowy Lotto Superligi za nami, przed nami kolejny. Nie wiadomo wprawdzie kiedy on wystartuje, czy wystartuje z kibicami, jaka będzie formuła, ale faktem jest to, że kończy się Twoja umowa z AZS-em AWF IS Balta Gdańsk. No i pytanie, czy Ty nad morzem zostajesz na przyszły sezon, czy będziesz miał jakiś nowy klub? Mogę powiedzieć tyle, że raczej zostaje, tak? Nic jeszcze nie jest dopięte na 100%, ale raczej się dogadam z włodarzami klubu i ze sponsorami, więc myślę, że tutaj w Gdańsku na przyszły sezon zostanę. A czy ty masz jakieś co sezon zapytania z zagranicy? Bo to też jest ciekawe. W tym roku tak, miałem jedną propozycję z Bundesligi. I to wszystko. Co sezon absolutnie nie było żadnych tam zapytań. W poprzednim sezonie też była z Bundesligi, ale to tylko takie pojedyncze oferty, nic jakiegoś większego. Okej, tutaj Piotr Chodorski dopytuje. Patryk, nie gadaj, że jedna z lepszych atmosfer była w Gdańsku, bo w Warszawie była najlepsza. No to tutaj Piotrek ma... Znaczy, no nie wiem, czy ma rację, ale też tam w spójni było fajnie z Piotrkiem i oczywiście naszą trójką z Krzysztofem Stępniem. Więc tak, no tutaj troszeczkę zapomniałem o spójni, więc tutaj przepraszam Piotra. No Piotra na pewno serdecznie pozdrawiamy. Mamy też pozdrowienia od pani Agnieszki Szczęsnej. Pozdrowienia z Kleszczowa, pewnie do ciebie Patryk. Pozdrawiam. I pytanie od pana Kazimierza Marszałka. Tradycyjnie zapytam o twoje hobby. Hobby. No kurde, tutaj no takim konikiem ostatnimi latami stało się też hobby nieruchomości w Trójmieście, tak? Interesuję się nieruchomościami, mieszkaniami w Trójmieście, no to po prostu ostatnimi latami mnie jakoś najbardziej kręci. Wykończenia mieszkań, no to takie w tym kierunku, tak? Większość związana z nieruchomościami. Okej, okay. Bardzo ciekawe zainteresowania. Tomasz Godlewski, czego zabrakło w finałowym meczu Mistrzostw Polski z Jakubem, bo było blisko? Tam przede wszystkim trener nie wziął czasu w siódmym secie. Nie, żartuję. Tam siódmego seta, oczywiście siódmy set to już taka była trochę loteria, ale tam ja za nerwowo zacząłem tego ostatniego seta. Na początku było chyba 3-4 takie pomyłki z łatwych piłek. Kuba mi szybko odskoczył na 3 lub 4 punktowe prowadzenie. Ja tam już bardzo ryzykowałem, żeby go dogonić, i popełniałem błąd za błędem, więc te początkowe akcje zadecydowały o tym, że no niestety tego siódmego seta przegrałem. Troszeczkę no, za nerwowo, tak? Okej. Okay. Pan Andrzej Szałkowski pozdrawia i mówi, odkąd odszedłeś z Działdowa, to co sezon życiówka. Tak, trzymaj, pozdrawiam. Pytanie od pana Jakuba Hazika. Witaj Patryk, jak wygląda twój dzień treningowy? Ile poświęcasz czasu na trening? To może powiem się, jak to było przed tą epidemią. To wyglądało tak, że na tenisa jakoś nie poświęcałem bardzo dużo czasu. Były to 2-2,5 godziny dziennie maksymalnie.
treningu na stole i do tego dosyć często jestem na siłowni, tak? Trening fizyczny tutaj odgrywał mnie bardzo dużą rolę. Ja lubię spędzać czas na siłowni i jakby tutaj jest to podzielone, tak? Tak pół na pół tenis stołowy razem z przygotowaniem fizycznym. Okej. Okay. Piotr Chodorski nadal w ofensywie z pytaniami. Jakie są twoje cele na przyszłość w naszej kochanej dyscyplinie i jak długo chcesz grać w tenisa stołowego? Moje cele na przyszłość. No przede wszystkim utrzymać jak najwyższą formę w następnym sezonie. Być może będzie to bardzo trudny sezon, jeszcze nie wiadomo jak, kiedy zaczniemy, jak będziemy mogli się do niego przygotowywać. A cele? Nie wiem, jakoś tam nie wybiegam w przyszłość, to co to bym chciał osiągnąć, po prostu przede wszystkim dobrze grać i mieć radochę z tego tenisa. Ostatnie tam te 2-3 lata sprawiały mi to więcej przyjemności niż wcześniej i tyle. Czyli Patryk Chojnowski nie ma takiego długoterminowego planu, że w wieku 37 lat rzuca rakietkę, tylko gra, dopóki sprawia mu to przyjemność i dopóki zdrowie pozwala. No przede wszystkim dopóki noga tutaj pozwoli, tak? Jeżeli ona w trakcie grania gdzieś tam się niechcący nie złamie, no to będę grał w tego tenisa stołowego jeszcze jakiś czas na pewno. A potem wyobrażasz siebie w jakiejś roli związanej z tenisem stołowym, czy to będzie spokojne życie rentiera i rekina nieruchomości w Trójmieście? Bardziej to drugie mi się podoba, zdecydowanie, ale nie wiem, nie mam pojęcia. No, czas pokaże, tak? Na razie jestem mocno związany z tenisem stołowym i tutaj zostaję. Ale oczywiście no, w tym kierunku, tutaj ten kierunek nieruchomości to jest jakby dla mnie przyszłość i tutaj też się rozwijam, ale nie chcę wybiegać, nic obiecywać, mówić, zobaczymy. Okej. Pytanie konkretne od Radosława Gielo z Polskiej Agencji Prasowej. Witam Cię Patryk, jak odnalazłeś się w roli grającego trenera, menedżera w wieku 29 lat? Z jakich klubów Bundesligi otrzymywałeś propozycje i dlaczego nie zdecydowałeś się na występy w lidze niemieckiej? Tutaj tak, rolę grającego trenera to nie będę tutaj oszukiwał, oczywiście nie spełniałem tej roli trenera na co dzień, nie wywiązywałem się z takiej roli trenera, jakim trener powinien być z prawdziwego zdarzenia, ponieważ no, większość czasu zajmowałem się sobą. To było sporadycznie, parę treningów, nawet może nie parę treningów w tygodniu, gdzie mogłem pomagać innym, gdzie było więcej czasu, jedynie w meczach ligowych podpowiadałem kolegom z drużyny przy stole i to byłoby na tyle. No, tutaj najbardziej skupiam się na razie na swojej karierze, na swoim rozwoju, więc nie mogę powiedzieć, że byłem takim trenerem na pełen etat. A odnośnie Bundesligi, była ta drużyna z Gręcał i no jest to dosyć daleko, też tutaj w Gdańsku jestem dosyć mocno zakotwiczony, mam wszystkich swoich przyjaciół, znajomych dookoła, parę rzeczy, które mnie trzyma i to też spowodowało, że chciałem zostać tutaj nad morzem, a nie wyprowadzać się do Niemiec, do bardzo małej miejscowości i tam siedzieć i tylko zajmować się tenisem stołowym. Okay. Stanisław Barganowski pyta, czy masz stół i czy masz szansę trenować teraz w domu? Nie, w domu absolutnie nie mam. Nie mam tutaj w Gdańsku stołu. Mam za małe mieszkanie, żeby tutaj postawić stół. Chyba, że przy stole do jedzenia mogę postawić siatkę i wtedy tutaj trenować serwis, ale nie, absolutnie nie mam w domu. Po znajomościach trenujemy w takich salach konferencyjnych i to na razie tyle.
No, na Instagramie Patryka można zauważyć, często wrzuca jakieś takie rzeczy związane z tenisem stołowym i mogę zdradzić, że jakieś tam odbicia z Danielem Gurakiem już w Gdańsku były. Także polecamy Instagram Patryka Chojnowskiego, tam na pewno będziecie na bieżąco. Pani Elżbieta Siemieniuk-Powszuk, czy dysponujesz czasem, aby promować tenis stołowy w szkołach jako gwiazda sportu polskiego? Tak, w tym roku parę razy byłem w szkołach, tutaj moja przyjaciółka jest nauczycielką WF-u i dwa lub trzy razy byłem w tym, nie, przepraszam, w tamtym roku, byłem w szkołach, odbijałem z dzieciakami na zajęciach WF-u, więc tak, oczywiście promuję ten stół. No to od razu pani Elżbieta pyta, jaki okres jest dla ciebie najlepszy, żebyś przyjechał do szkoły w Konstancinie Jeziornym? Teraz ciężko powiedzieć, tak? No jak tutaj się uspokoi ta sytuacja zaraz tym wirusem, to wtedy będziemy myśleli. Na razie to nie będę niczego obiecywał, bo się nie wywiążę z tego i będzie nieładne. Czekamy, aby sytuacja się uspokoiła. Marek Gudzelak dopytuje. Gdyby była jakaś konkretna oferta z zagranicy, to co musiałoby się wydarzyć, żeby się przyjął? Jaki klub, jakie miasto musiałyby się po ciebie zgłosić, żebyś zagrał za granicą? Ja już jestem też w takim wieku, że no zdecydowanie tutaj musiałby być bardzo atrakcyjny kontrakt, tak? Żeby opuścić Polskę i wynieść gdzieś się za granicę i tam mieszkać. Ja jak jestem dwa tygodnie już poza krajem, to tęsknię za Polską. Więc zdecydowanie musiałby tutaj być bardzo dobry kontrakt, żeby mógł się przenieść do innego państwa, czy nawet do dobrego klubu. I tam grać na stałe. A nie bierzesz w ogóle pod uwagę takiego modelu, że zostajesz, trenujesz w Gdańsku, a dolatujesz tylko na mecze? Nie, zdecydowanie nie, bo wiem, że to jest bardzo uporczywe i dużo czasu się poświęca na podróż, jest ciężko z wypoczynkiem. Tak, tutaj mój dobry kolega Bartek Słuch w tamtym roku grał na Azorach. Tak, też na Azorach i wiem, że miał bardzo dużo podróży i mało czasu dla siebie, także nie, tutaj w Polsce jest mi dobrze, liga jest przez ostatnie lata była bardzo silna, więc tutaj na razie zostaję. Bartka Sucha gorąco też pozdrawiamy. Wspomniałem, że będą i łatwiejsze, i trudniejsze pytania. Marcin Zieliński pyta, jak wspominasz grę w Działdowie? Dobrze, jak w każdym innym klubie, tak? No w Działdowie spędziłem 3 lata. Były wzloty i upadki, były dobre i słabsze sezony. Aczkolwiek szczerze mówiąc, nie, w Działdowie byłem uspany, tak? Podpisałem kontrakt na 3 lata i byłem taki jakby najedzony tym, że mam kontrakt na 3 lata, tak? Nie miałem o co walczyć. I pierwszy sezon, nie, przepraszam, pierwszy sezon był słaby, drugi był dobry, trzeci był bardzo słaby sezon, ale miałem tam kontuzję barku, więc pod koniec sezonu nie mogłem w pełni trenować i grać na pełnych obrotach w meczach. Więc, ale ten czas spędzony w Działdowie jak najbardziej wspominam bardzo, bardzo dobrze. Piotr Chodorski, powiedz nam wszystkim, jak lubisz spędzać czas poza stołem. Poza stołem, Piotr, lubię odpoczywać, tak? Chodzić tutaj w Gdańsku sobie na plażę. Teraz mam psa, więc często z nim sobie łażę na spacery jakieś. Mieszkam blisko morza. Więc spacerkiem nad morze, przede wszystkim odpoczynek. Odpoczynek, regeneracja, taki wiek, Piotrze drogi. Tomasz Godlewski, jakie to uczucie być mistrzem olimpijskim? Mistrzem paraolimpijskim. Wspaniałe oczywiście, tak. Tutaj te chwile z Londynu często wspominam.
Pamiętam, że na podium nawet gdzieś tam się jak odbierałem medal zakładany na szyję i w tle leciał hymn, to na tam parę łez z oka poleciało, więc no to było wspaniałe przeżycie. Tutaj mi skoczyło. Elżbieta Siemieniuk-Powszuk, czy mogę zadać osobiste pytanie, czy i kiedy planujesz założyć rodzinę? Pomidor właśnie teraz skakuje, nie? Bardzo dobrze. Pomidor, pani Elżbieto. Pani Agnieszka Jagusiak, byłeś u nas w szkole podstawowej Kleszczów. Mój wychowanku, pozdrawiamy. Słucham, bo nie dosłyszałem. Pani Agnieszka Jagusiak, byłeś u nas w szkole podstawowej Kleszczów. Mój wychowanku, pozdrawiamy cię serdecznie. Również pozdrawiam. Radosław Gielo, tak jak mówiłem, Polska Agencja Prasowa. Największy sukces międzynarodowy to jeszcze czasy juniorskie i Mistrzostwa Świata w Madrycie. Jak wspominasz mecz o medal w deblu z Pawłem Fertikowskim przeciwko Koreańczykom? Tak, pamiętam ten mecz. Tam z Pawłem graliśmy chyba przeciwko Lee Sang-soo i Seon Deok, coś, jakieś takie nazwisko kojarzę i nie pamiętam, czy to był mecz do trzech wygranych, czy do czterech. Czy prowadziliśmy 2-0, czy 3-0 i 5-1 w tym decydującym dla nas secie. Cały mecz prowadziliśmy, ci Koreańczycy byli bez żadnej opcji z nami. I przyszedł taki moment, że zaczęliśmy myśleć o tym, że możemy zdobyć ten medal, wejść do tej strefy medalowej i to nas chyba sparaliżowało, bo później tam te trzy lub te cztery sety, mówię, nie pamiętam, czy do czterech wygrań to pograne, poleciały bardzo szybko, tak? Ale tu była nasza szansa, gdzie można było zdobyć ten medal Mistrzostw Świata Juniorów w grze podwójnej. Piotr Chodorski bardziej dopytuje o hobby podobne jak tenis stołowy, w którym czujesz się silny, czyli mam wrażenie, że nie chodzi tutaj o nieruchomości. Piotr Chodorski nie daje za wygraną. Nie ma Piotrze. No, tak... Wiesz, to jest moje drugie, bo to jest również siłownia, tak? Ale Piotrek, nie wiem, może ty coś, może więcej ode mnie wiesz, co ja lubię. No, takie rzeczy, panowie, to w Warszawie sobie wyjaśnijcie. Weronika Wrona, czy tenisem interesował się pan od dzieciństwa? Nie, tenis stołowy był zdecydowanie z przypadku. Ja poznałem tenis stołowy i zacząłem grać. Czekałem na rodziców, którzy byli WF-istami. Po ostatnich moich zajęciach miałem 45 minut czekania na świetlicę na nich i tak z nudów wiedziałem, że odbywają się zajęcia tenisa stołowego i zacząłem po prostu na nie uczęszczać, żeby nie siedzieć i nic nie robić. I tenis stołowy tak przyszedł z przypadku. Na samym początku to nie był mój ulubiony sport, bo ja też w międzyczasie trenowałem tak delikatnie koszykówkę i siatkówkę, nawet po tym wypadku jeszcze 2-3 lata pamiętam, że uczęszczałem na treningi, więc tenis stołowy to był taki trzeci sport. Okej. Właśnie jak wspomniałeś o koszykówce, jesteś dosyć wysokim tenisistą stołowym i tutaj wspominasz zawsze, że jak będzie wszystko ok z nogą, to będę grał, ale też kręgosłup, bo przecież i Leszek Kucharski jest wysoki, narzeka na kręgosłup, jak u ciebie z plecami. Nie, u mnie zdecydowanie z plecami nic się nie dzieje, tak jak wspominałem już tutaj kilka razy. Dla mnie bardzo ważny jest trening fizyczny, mam swojego trenera od przygotowania fizycznego, jest to mój dobry przyjaciel Krystian Nizgorski, on o mnie dba. I jeżeli chodzi o pod kątem fizycznym, więc absolutnie, mimo tego, że jestem po wypadku, moja stopa jest dosyć mocno rozwalona, to poza tym mam znikome kontuzje, a z plecami nigdy mi się nic nie działo. Pani Karina Baranowska, co pana motywuje do treningów? Jest parę kredytów do spłacenia, więc to nie. Przede wszystkim
Przede wszystkim chęć rywalizacji i zwycięstwa, tak? Ja nie lubię przegrywać, ja czasami ciężko znoszę porażki. To zdecydowanie to, żeby być po prostu jak najlepszym zawodnikiem i jak najczęściej wygrywać, to mnie motywuje. Paweł Łosiński, witam z Bydgoszczy. Mam pytanie dotyczące treningów. Interesuje mnie to, czy w okresie przygotowawczym dużo czasu poświęcasz motoryce i jak to wygląda w sezonie? Czy zmienia się to w okresie startowym? Tak, tak przed chwilą mówiłem. Mój znajomy jest moim trenerem od przygotowania ruchowego. On ustala mi treningi w zależności od okresu, znaczy od okresu w sezonie, jakim jestem. Czy to jest okres roztrenowania, czy jestem w trakcie sezonu, gdzie jest dużo startów. Krystian tutaj pilnuje tego i pod tym kątem ustawia mi trening fizyczny. Im jest dalej od startu, wtedy jest trening bardziej siłowy. Im bliżej już schodzimy z większych ciężarów na jakąś szybkość, motorykę i pracę ze swoim ciałem, a ciężary jakieś większe to odpuszczamy na etap, gdzie jest właśnie mniej grania w tenisa. Pani Julia Leśniowska, kolejne pytanie dość osobiste. Czy miał Pan duże problemy z zaakceptowaniem swojej niepełnosprawności? Na samym początku, pamiętam jak byłem chyba juniorem, to wtedy trenerzy z kadry niepełnosprawnych próbowali mnie przekonać, żebym spróbował tam w tym sporcie niepełnosprawnym. Ja na początku bardzo sceptycznie do tego podchodziłem, ponieważ bardzo dobrze sobie radziłem w sporcie osób pełnosprawnych. I na początku, szczerze mówiąc, tak, wstydziłem się. Jakby przechodzić, wiedząc, że gram w kadrze pełnosprawnych, przechodzić do kadry niepełnosprawnych, na początku tak, ale to bardzo szybko minęło, tak? Tam poznałem bardzo fajnych ludzi, którzy mnie wprowadzili w to grono osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym. I też ja sam, jak przechodziłem te badania, które pozwoliły mi grać w tym tenisie w sporcie osób niepełnosprawnych. Powiedziałem sobie, jeżeli na tych badaniach będą jakieś wątpliwości, że ja nie mogę tam występować, to absolutnie ja się tam nie będę pchał, tak? Ale jeżeli lekarze i cała reszta stwierdzą, że się nadaje, to czemu nie spróbuję, tak? I ale szybko tak zaakceptowałem i tam już po pierwszych dwóch, trzech turniejach czułem się tam bardzo swobodnie. Okej, dzięki za tą odpowiedź. Ja szukam kolejnych pytań i patrz, znowu Piotr Chodorski. Czy masz jakiegoś idola sportowego? Tak, jest to Michael Jordan. Czyli ostatni taniec, jesteś na bieżąco? Na bieżąco, tak. Czyli czekamy do poniedziałku na kolejne dwa odcinki. Pani Agnieszka Szczęsna, miło, że wspominasz naszą szkolną świetlicę. Dziękuję. My też dziękujemy. Pani Weronika Wrona, czy miewa Pan chwilę zwątpienia? No, dosyć często, tak? Te chwile przychodzą wtedy, kiedy zaczyna mnie boleć stopa, tak? Bo to jest najgorsze trenowanie i życie z codziennym bólem. Te chwile przychodzą dosyć często, ale też tak jak mówiłem, uwielbiam tą rywalizację, lubię wygrywać, więc to jest jakby nad tym i motywuje mnie do tego, żeby o tym nie myśleć, a skupiać się na pozytywach. Laura Milos, jak często trzeba trenować w wieku 11 lat? Pozdrawiam. W wieku 11 lat ja pamiętam, że tam to była zabawa, tak? To tam jakieś 3-4 razy w tygodniu, godzinka, półtorej. To u mnie to było maksymalnie, tak? Przede wszystkim to była zabawa, nic poważnego. Stanisław Barganowski, czy rozwaliłeś kiedyś jakąś rakietkę? Rozwaliłem.
paliłem bardzo dużo rakiety. Nie jestem w stanie policzyć ile. Był taki, był jeden, pamiętam, sezon, kiedy grałem w Lęborku, to chyba złamałem 4 albo 5, a 3 w przeciągu chyba 2 tygodni. Czyli Stanisławie sporo tego było. Marek Gudzelak, jak tenis wpływa na twoje życie prywatne i jak wabi się piesek, którego udostępniłeś w swojej relacji na Facebooku? No, tenis nauczył mnie bardzo dużo, tak? Przede wszystkim dyscypliny i dążenia do celu, ale nie koliduje to w ogóle z życiem prywatnym. Bardziej mi pomaga niż koliduje. A piesek wabi się hobby. Dominik Podłużny, w jakim wieku zaczął pan grać w tenisa i ile czasu poświęca pan na trening mentalny? W tenisa zacząłem odbijać. Pierwsze treningi to były na świetlicy. Miałem 9 lat. Jakoś 9 lat. A na trening mentalny, szczerze mówiąc, nie poświęcam w ogóle czasu, nie robię takich treningów. Przed meczami po prostu oglądam na wideo przeciwników, ale takiego treningu mentalnego ja nie prowadzę. A dalej patrzę na pytania. Czy będzie zapisany live? Tak, będzie zapisany i będzie na naszym YouTube. Piotr Chodorski, dlaczego to akurat Michael Jordan jest twoim idolem? Rozwiń proszę wypowiedź. Michael Jordan w tamtych czasach był idolem chyba wszystkich, więc Piotrek dlatego i też dlatego, że trenowałem koszykówkę i bardzo lubię ten sport. To dlatego właśnie. Tomasz Kotowski, też serdecznie Tomka pozdrawiamy. Ile dostałeś w swojej karierze żółtych kartek? Nie, no to nie do policzenia. To 2 razy pauzowałem nawet w meczach za żółte kartki. No, kiedyś nie panowałem nad emocjami, dosyć często i dosyć często dostawałem te kartki, więc tak, nie, tego się nie da policzyć. Na pewno więcej niż złamanych rakietek było żółtych kartek. Tak sobie wchodźcie, sprawdzajcie, ale było tego trochę. Tomasz Mika, Patryk, jak oceniasz przegrany finał w Rio? No to zdecydowanie ta porażka mnie bolała, tak, do tego Rio jechałem po kolejne złoto w singlu. Pamiętam, że początek tego finału prowadziłem, tam czułem się pewnie, pierwszego seta wygrałem wysoko, w drugim również prowadziłem i chyba zbyt pewnie się poczułem, a mój przeciwnik zaczął coraz lepiej grać, bardzo dobrze grał taktycznie, odcinał mnie od ataku. Trzymał mnie przy siatce i niestety tam minimalnie już miałem piłkę meczową. Tam za szybko się, była łatwa piłka do skończenia, się za szybko, znaczy pośpieszyłem się bardzo za nerwowo. Ten atak mi nie wyszedł i później 2 akcje bardzo dobrze rozegrał mój przeciwnik, to on został mistrzem paralimpijskim ponownie. Ja pamiętam, że ja dopiero ten mecz finałowy obejrzałem, żeby nie skłamać, prawie po 2,5 roku, bo no ciężko mi było wejść na YouTube'a i zobaczyć, jak przegrywam ten finał. Także dopiero aż 2 lata mi zajęło to, żebym dojrzał do tego i sobie na spokojnie zobaczył ten mecz finałowy. I wtedy, Patryk, pojawiają się te chwile zwątpienia, o których rozmawialiśmy, czy to są po prostu chwile złości, czy to coś jakieś pomieszane, uczucie złości i zwątpienia? Nie, absolutnie nie. Ja tam pamiętam, że po przegranym meczu od razu polska telewizja do mnie podeszła, żeby przeprowadzić wywiad i pierwsze co powiedziałem, to nie mogę się doczekać Tokio, gdzie odzyskam ten złoty medal paralimpijski, więc to tylko mnie zmotywowało. Okej. Okay. Tomasz Smolarek, ciekawe pytanie. Który polski i zagraniczny zawodnik był lub jest najtrudniejszy do grania w Lotto Superlidze? Zagraniczny to jak dla mnie w Superlidze zdecydowanie to jest Kulej. 2 mecze z nim mi poszły, no, jak ktoś wyszedł na fajkę, no to
te dwa mecze szybko poleciały, byłem w żadnym z nich bez szans. A Polski najtrudniejszy do pokonania. W pewnym momencie miałem bardzo duże problemy z Konradem Kulpą, także tutaj on mi przez pewien czas nie pasował. I chyba Konrad Kulpa. No ale tam tak. Dobrze. Pan Roman Hawryło, jaki zawodnik ma dla ciebie bardzo trudne podanie? Też kolej właśnie. No tutaj on przede wszystkim na serwie dużo punktów ze mną robił i tam odcinał mnie od ataku backendem, od flipa backendowego. I tak, no właśnie kolej. Adrian Więcek, którego też serdecznie pozdrawiamy. Jak wspominasz czasy w Ostródzie? Fajne czasy w Ostródzie spędziłem, że 5 lub 6 lat. 4 lata grałem chyba na Morlin. Dużo się tam nauczyłem. Przez jakiś czas trenerem był, moim trenerem klubu był Tomasz Szeszewski, też nauczył mnie paru rzeczy. Więc też jak najbardziej bardzo dobrze wspominam te czasy. Pytanie od twojego klubu AZS-u AWFIS Baltak Gdańsk. Witam, jakie są twoje silne i słabe strony w sferze technicznej? Co chciałbyś najbardziej poprawić w swojej grze? W słabych stronach nie będę mówił, bo tutaj też przeciwnicy słuchają tego, co na o czym mówię. A silne strony to jest przede wszystkim silna tak top spinowy z dwóch stron. Flip backendem. I co jeszcze? I to tyle. Dynamika uderzenia, Bartosz Słuch mi podpowiada. Okej. Okay. Chyba tyle na razie. Pan Andrzej Szałkowski, czy gdybyś dostał teraz propozycję gry w Działdowie, to byś z niej skorzystał, gdyby była konkretna? Nie, ja tak jak wspominałem, miło wspominam czas w Działdowie, ale ja się tam nie czułem dobrze, nie czułem atmosfery w drużynie, nie skorzystałbym absolutnie. No, odchodząc z Działdowa miałem trzy najlepsze sezony w karierze, więc nie, podziękowałbym. Pan Mateusz Peżanowski, jakim grasz aktualnie sprzętem? To jest Korbel, japońska wersja i Tenergy 05. 2-1. Dignix miałeś okazję testować? Tak, próbowałem, ale zdecydowanie to kładziny mi nie leżą, to nie są dla mnie. Okej, okay. Pani Małgorzata Sokół. Kogo masz w swoim zespole? Myślę o najbliższych współpracownikach, dzięki którym doszedłeś na szczyt. To większość tutaj mogę pokazać, ale musieliby tutaj stolik opróżnić. Tak, no to jest tutaj właśnie trener przyszedł od przygotowania motorycznego, Krystian Lizgorski, mój prywatny trener na Mistrzostwach Polski, Marcin Sankowski i Bartosz Such. Dobrze. Pani Julia Leśniowska. Czy jest to dla pana obraźliwe, gdy przeciwnicy wątpią w pana niepełnosprawność? Nie jest, ponieważ tak jak wspominałem, przechodziłem kilkukrotnie protesty nawet na zawodach osób niepełnosprawnych, gdzie z innych państw wątpili moją niepełnosprawność. Byłem kilka razy badany przez lekarzy i za każdym razem wychodziło, że nadaje się do osób niepełnosprawnych, do tej 10. kategorii, więc nie, absolutnie nie. Pani Amelia Maciaszek, o sporcie już było, ale druga część pytania. Czy spotkał pana jakiś hejt dotyczący uprawianego sportu? Czy ktoś hejtował to, że grasz w tenisa stołowego? Nie, hejtował nie, ale czasami się po prostu ludzie, którzy nie są związani ze sportem, nie wiedzą, że tenis stołowy można uprawiać zawodowo i często jak nowo poznawane osoby się pytają, co robię, gram w tenisa. Jak mówię im, że gram w tenisa, czyli w ping-ponga, to się pytają, no dobra, grasz sobie w tenisa, w ping-ponga, ale czym się zajmujesz na co dzień?
Ja opowiadam, że właśnie tym, no to większość nie wierzy w to, że można, nie wiem, wyżyć z miejsca stołowego albo że to jest ich główne zajęcie. Więc, a tak, żeby ktoś zhejtował, to nie. Daniel Burak pyta, zapytaj Sushiego, który jutro chce trenować. Tego raczej takim późnym południem, no. Także Daniel, po południu, dzisiaj jest piątek, a jutro jest sobota, także późnym popołudniem, Danielu. Pozdrowienia od Romcia Leszka. Pytanie od Marka Gudzelaka. Czy kolejność tabeli po 20 meczach była dla ciebie zaskoczeniem? Która drużyna według ciebie zawiodła, a która zaskoczyła na plus? Zaskoczyłam tak zdecydowanie już, jak dla mnie. Któryś sezon z kolei z takim potencjałem zawodzi działdowo, tak? Na papierze mają mega skład, nie dochodzą do finału albo lub ich nie wygrywają. A zaskoczeniem, znaczy po sezonie zasadniczym, ja, nie, no to jakoś tak, bo nie jestem zaskoczony tym układem tabeli, tak? No jedynie do mnie rozczarowuje działdowo. I tutaj Toruń nieźle się spisywał. Okej. Okay. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie pod tą transmisją. Idzie nam sprawnie i myślę też, że Patryk odpowiada bardzo rzeczowo i konkretnie. Ja do Patryka mam takie pytanie, bo mówiłeś o tych 3 latach w Działdowie. Potem była Warszawa, był Gdańsk i ta presja była skupiona w sumie tylko na tobie, bo w Warszawie głównie na tobie ciążyła presja, żeby się utrzymać, żeby zaprezentować jakiś wynik. W Gdańsku teraz również. Może ty jesteś takim zawodnikiem, któremu taka presja, takie zainteresowanie dodaje wiatru w skrzydła? Razem z Piotrkiem i z naszym menadżerem, sponsorem Krzysztofem Stępniem, my od siebie tam za wiele nie oczekiwaliśmy po tym sezonie. Graliśmy sobie na totalnym luzie, tak? I może dlatego te mecze tak fajnie wychodziły. Ale coś w tym jest, że ja lubię podejmować wyzwania i ciągnąć drużynę. I wtedy czuję się zdecydowanie lepiej, aniżeli gdzieś jestem tam którymś zawodnikiem do skoku. Dobrze. Julia Leśniowska, czy może pan przytoczyć jakąś zabawną sytuację, jaka spotkała pana podczas treningu? Nie, tutaj Bartek odpowiada, nie można. Tak, o, było coś takiego w tym roku, nie, poprzednio. Końcówka 2019 na treningu dostałem w głowę rakietką, którą Paweł Błąkała na przeciwnym stole, stół obok ode mnie grał. Obok mnie grał i grał atak topspinowym forehandem i w pewnym momencie trzonek rakietki został mu w dłoni, a główka poszybowała centralnie w moją głowę. Jest to nawet nagrane, bo wtedy chyba TVP Gdańsk było na sali, więc można to nawet zobaczyć w internecie. Okej. Okay. Tomasz Mika, jeszcze jedno pytanie. Pamiętasz, co powiedziałeś po wygranym w finale w Londynie 2012? Pamiętam bardzo dobrze, ale tam trzeba byłoby cenzurę wrzucić. I to też można sprawdzić na YouTubie, bo ten filmik z tego meczu finałowego też jest. I drugie pytanie od pana Tomasza. Jak oceniasz zmianę kadry trenerskiej przez te lata w niepełnosprawnych? Jak dla mnie i poprzedni sztab trenerski i aktualny jest dla mnie na plus, tak? Ja i kiedy pani Elżbieta Madejska była trenerką i teraz kiedy jest Andrzej Ochal trenerem, ja się świetnie z nimi dogaduję, więc dla mnie niewiele się zmieniło. Jarek Slamut, Jarka też pozdrawiamy i pytanie. Patryk, czy Kostia Puszkariow był twoim trenerem w młodości? Tak, przez długi czas. Ja pamiętam, że on
Przez chwilę nawet mieszkał w mojej rodzinnej miejscowości w Kleszczowie u mnie w domu i trenowaliśmy pomiędzy lekcjami, gdzie chodziłem do gimnazjum. To tak, pamiętam, z Kostią bardzo dużo czasu, on bardzo dużo czasu poświęcał mi i przez pewien moment nawet mieszkał tam w Kleszczowie z nami, żebym mógł jak najwięcej trenować z nim. Kolejne pytanie. Pan Tomasz Smolarek. Czy wolisz grać z zawodnikami preferującymi ofensywny czy defensywny styl gry? Jak często zmieniasz okładzinę? Zdecydowanie wolę grać z defensorami. Mam dużą siłę uderzenia z obu stron. Więcej czasu na ustawianie się pomiędzy akcjami, więc lubię grać z defensywnymi zawodnikami. Chyba ze wszystkimi w lidze polskich liderów, którzy występowali, wygrałem. A okładziny zależy kiedy, tak? Mniej więcej to jest tak, że dziś gram 2 tygodnie. Jeżeli są często mecze ligowe, to czasami zmienia się te okładziny nawet co tydzień, ale tak gdzieś te 2 tygodnie okładzinami gram. Ciekawe pytanie od Mateusza Peżanowskiego. Jak sklasyfikowałbyś aktualnie top 5 polskich tenisistów stołowych? Numer jeden siedzi teraz przed wami. Jeszcze czterech. No na pewno Jakub Dyjac, Marek Badowski. Tutaj dwie osoby, które ciągną teraz naszą kadrę. Kurde, to jest ciężko. Jest Robert Floras, jest Patryk Zatówka, który tam po kontuzji wraca. No jest dużo osób. No jest, nie, no tutaj ciężko by było mi się tak powiedzieć. No jest Daniel Górak, jest Bartosz Such, są młodzi zawodnicy. Kulczycki i Kubik. Czy top 5? To za ciężkie pytanie. Dobrze. W takim razie, jak wspomniałeś o reprezentacji, to też była głośna taka twoja wypowiedź, że zwalniasz miejsce w kadrze i teraz pytanie, czy ty zamknąłeś te drzwi definitywnie do kadry? Uznałeś, że po prostu tak będzie dla ciebie i dla twojego zdrowia lepiej, żeby skupić się i skoncentrować tylko na lidze i ewentualnie na Mistrzostwach Polski? Tak, zdecydowanie tam tą furtkę zamknąłem, pogodziłem się z tym, próbowałem 2 razy. Tam im więcej trenowałem, to ta stopa bardziej mi dokuczała. Ostatnią próbę podjąłem jeszcze nawet po tych mistrzostwach świata nieudanych dla mnie. I nie będę się już tam pchał, ponieważ tak jak mówię, tutaj nie pozwala mi ten staw stukowy, a nie chcę blokować miejsca dla innych zawodników. Mamy bardzo fajną, młodą kadrę i dużo młodych zawodników, którzy będą walczyli o te miejsca, więc ja tam się już nie będę pchał i zostawiam to dla innych. Pani Karina Baranowska, jak zaczęła się pana kariera z tenisem stołowym, ale takie pytanie już padło zupełnie na początku naszego czata. Z Patrykiem umawialiśmy się na czat o długości 1 godziny, także ostatnie 10 minut, moi drodzy. Jeśli macie jakieś pytania do Patryka, to proszę je zadawać. Ostatnie 10 minut będziemy starali się wyrobić w tym czasie. Rozmawialiśmy, Patryk, o Lotto Superlidze, podsumowaliśmy sobie to, podsumowaliśmy sobie Mistrzostwa Polski, podsumowaliśmy sobie twoją bogatą karierę na Igrzyskach Paraolimpijskich. Ciekawi mnie to, czy wy już możecie sobie chodzić na salę, grać, czy tak jak mówiłeś, tylko i wyłącznie gdzieś korzystacie z uprzejmości jakiejś sali konferencyjnej i tak chwileczkę bez prysznica i do domu. No tak, tak właśnie na razie to funkcjonuje. Nigdzie jeszcze oficjalnie nie można trenować. Ta sala na PZTS-ie i nawet nasza na WF-ie, mimo że jest remontowana, nie możemy z niej korzystać i tutaj na razie bunkrujemy się po mniejszych salkach, jakichś konferencyjnych, jakichś hotelowych salkach, więc na razie tak to wygląda. Pan Michał Smentok w międzyczasie pyta, a więc to Puszka nauczył cię tego genialnego flipa z backhandu. Pozdrowienia. Tak,
Tak, tutaj to Kostia, pamiętam, że dużo ze mną wałkował tego flipa z nad stołu. Chyba jeszcze w tamtych czasach nie było ten flip, ten banan dopiero wchodził, a tutaj Kostia mi dużo, dużo tutaj tym pomógł. Pytanie od Tomasza Godlewskiego. Co za zegarek na ręku? Takiego pytania się nie spodziewałeś pewnie. No to pomidor. Pomidor. Tomku, pomidor. Romcio Leszek. Bardzo dobrze, Patryk, grałeś w Cetniewie. Pozdrawiam. I Paweł, pan Paweł Łosiński. Jeśli nie było do tej pory pytania, to chciałbym zapytać o sprzęt w tej chwili, jakim grasz. No to była odpowiedź na to pytanie. To jest deska Korbel, wersja japońska. I okładziny Tenergy 05, tak? Jak się zapatrujesz na grę okładzinami w różnych kolorach? Hit czy kit? Ja widziałem tu Bernadette Szoks, jak tym grała, i to tak troszeczkę. Szoks? Tak? Szoks? Szoks. I to dla mnie śmiesznie to trochę wyglądało, tak? Że ja bym tutaj pozostał przy klasyce, czerwona, czarna. Co się sprawdza, dobrze to wygląda. Nie wszedł jakieś kolorowe, tam różowe, tak? Jakieś tam zielone, jaskrawe kolory. Dla mnie to tak troszeczkę komicznie to wyglądało. Marek Gudzelak, czy wystąpisz na Mistrzostwach Europy w Warszawie? Nie, tak jak mówiłem, rezygnuję z kadry i myślę, że nie wystąpię. Pan Marcin Kleszcz, witam. Czy przytrafił się panu mecz niespodziewanie przegrany z dużo niżej notowanym zawodnikiem? Mateuszem Gołębiowskim. Tak, z dużo, dużo notowanym zawodnikiem. Nie, to nie przypominam sobie przez te ostatnie lata. Nie przypominam sobie tak, żebym z dużo, dużo, dużo gorszym i notowanym zawodnikiem przegrał. Nie pamiętam. No to kolejne pytanie. Pan Tomasz Smolarek. Jakie ćwiczenia, elementy poprawiające grę w tenisie stołowym polecasz? Ile procent w tenisie stołowym odgrywa dla Ciebie serwis? Serwis odgrywa dużą rolę w tenisie stołowym, aczkolwiek ja nie dysponuję dobrym podaniem. Powinienem więcej czasu poświęcić na serwis. Tak, dobry. Bartek mówi, że dobry mam serwis. No ale tak mógłby być lepszy. Tak. Dobra. A ta druga część pytania? Pytanie o elementy ćwiczenia poprawiające grę w tenisie stołowym. Jakie polecasz? Jakie ćwiczenia, jakie elementy? Ja jak coś chcę poprawić albo się nauczyć, to idę wtedy na trening na wiele piłek i tam doskonale swoje uderzenia, pewność uderzeń. Takich konkretnych ćwiczeń no, ciężko mi tutaj powiedzieć, ale zdecydowanie trening na wiele piłek, gdzie poświęcamy tutaj uwagę i czas na technikę, to zdecydowanie polecam trening na wiele piłek. Pan Stanisław Barganowski pyta, czy za czasów liceum byłeś dobrym uczniem, czy raczej nie? Ja tak szczerze mówiąc, to ja nie pamiętam czasów liceum. Ja tam praktycznie w ogóle nie chodziłem. Miałem indywidualny tok nauczania. Jak miałem 3-4 lekcje tygodniowo, naprawdę tygodniowo, to był maks. Czyli chodziłem tylko na konkretne. Nie, tygodniowo. Tak. Przychodziłem na konkretne sprawdziany, zaliczenia rzadko byłem. Szkole, ale też jak w wieku juniorskim mieliśmy bardzo dużo wyjazdów, obozów, proturów, tego było mnóstwo, tak jak sobie przypominam. No to był ciężki okres. I w szkole bywałem bardzo rzadko, tak nawet stąd też nie mam żadnych znajomych z liceum. Tam bywałem rzadko. Czyli Patryk w liceum, w szkole był gościem. Niektórzy mogą zazdrościć. Piotrek Ciszak, co zrobić, aby tenis stołowy był bardziej medialny? Przede wszystkim kluby powinny się zaangażować chyba bardziej w marketing, tak? Przed meczami. Te mecze powinny być
być bardziej rozpromowane, żeby trafiały do większej ilości ludzi. Fajnie, że są pokazywane w telewizji, ale mimo wszystko tam frekwencje są słabe. I jak najwięcej chyba eventów związanych z tenisem stołowym, tak jak jest ten narodowy. Ping-pongowy narodowy, tak. Myślę, że powinny być troszeczkę też, powinno być tych takich eventów dużo mniejszych. Troszeczkę mniejszych tych eventów i myślę, że tutaj małymi kroczkami byśmy zwiększali liczbę osób oglądających tenis stołowy. Czy myśli Pan już nad trenowaniem młodzieży i przekazaniem im swojej wiedzy? Nad trenowaniem młodzieży, takich osób, które zaczynają z tenisem stołowym, to no, jeszcze o tym w ogóle nie myślę. Na razie tam delikatnie coś w tym kierunku, gdzie mógłbym podpowiadać osobom, które już są zaawansowane, na jakimś zaawansowanym poziomie. Z takimi ludźmi mógłbym zacząć współpracować. Czy jesteś zawiedziony, że nie będzie igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich? Tak, ja bardzo mocno się na to nastawiałem i liczyłem do końca, że jednak coś tutaj się uda wykombinować, one odbędą się jeszcze w tym roku. Też miałem plany związane ze swoją stopą, bo chciałem po tych igrzyskach coś tam pokombinować, żeby ją naprawić, więc trochę jestem zawiedziony, ale trudno, trzeba poczekać jeszcze kolejny rok. Jak podobała się Panu organizacja Mistrzostw Polski w Białymstoku? Tam było wszystko w porządku, na nic nie mogę narzekać. Wszystko było profesjonalnie. Podłoga, stoły na najwyższym poziomie. I jak na tenis stołowy, jak na Mistrzostwa Polski, spora frekwencja ludzi, więc myślę, że to był udany turniej. Pani Maja Wróbel, gdzie Pan najdalej był na zawodach? Najdalej to właśnie z Piotrem Chodorskim. Byliśmy na mistrzostwach, nieoficjalnych mistrzostwach świata, jako reprezentacja Europy na Dominikanie. Ciekawe pytanie. Marcin Kleszcz, czy kiedyś Pan próbował grać piórkiem i czy skusiłby się Pan zagrać w turnieju dla zawodników grających tym stylem? Kiedyś się odbijałem piórkiem, ale tak, czy żeby wystartować w turnieju, nie wiem, nie mam pojęcia. Coś tam potrafię tym piórkiem odbijać, ale dawno nie grałem. Okej, Patryk. Jutro mamy spotkanie z Vanjim, podobny czat jak dzisiaj z Tobą i też pytanie od Pawła Osińskiego z tego powodu, jaki bilans meczów właśnie z Vanjim jest Twój? Ostatni pojedynek w Białymstoku przegrałem 2-1, u nas wygrałem z Vanjim. Ja w Superlidze już grałem od ponad 10 lat i myślę, że lekko kilkanaście razy z Vanjim się spotykałem. Trzeba było to policzyć. No, było dużo meczów, które wygrywałem, ale też dużo, które przegrywałem. Tutaj nie będę zwalił na oślep i nie chcę skłamać. No, nie mam pojęcia. Okej, Patryk, tak jak obiecałem, miała być godzinka, jest godzinka. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i że znalazłeś czas w piątek wieczorem na to spotkanie z internautami, z kibicami Lotto Superligi. Ja również dziękuję za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiamy Ciebie, pozdrawiamy Twoich trenerów, Bartka Sucha, Marcina Sankowskiego i Twojego trenera fizycznego. Przypominamy, że Bartosz Such i Daniel Górak jutro będą trenować późnym popołudniem. Zdrowia życzę, Patryk, przede wszystkim i oby jak najszybciej otworzone zostały sale, tak abyście mogli w spokoju i w pocie czoła potrenować. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Dzięki. Dajemnie.